Agrokoyot prezentuje. Jesteśmy na lotnisku, no to gdzie lecimy teraz? Dobre perspektywy zysku, Dubaj wzywa milionera. Piszą fanki, piszą fani, czuję się dziś jak na haju. Gramy, wyrzucam z magii, przygoda, lecimy do Dubaju. W weekend znów będzie ogień, lepszych hasów ja nie znaju. Lecisz jeszcze triny srogie, pozdrawiamy was Dubaju. Zawsze grubo albo wcale, ja na lotnisko walę. Tylko Dubaj dzisiaj w bani, lecimy kochani. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Airplay mode, biznes class, serce nawala, już kręcę na zwiast na pas. Kaca chce mieć w raju, super as, resztę znasz i masz tu tylko przedsmak. Jak to grasz, to essa. Wyrzucam z mani, przygoda, lecimy do Dubaju. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. Piszą fani, czuję się dziś jak na haju. Gramy, wyrzucam z bani, przygoda, lecimy do Dubaju. W weekend znów będzie ogień, lepszych hasów ja nie znaju. Lecisz jeszcze driny srogie, pozdrawiamy was Dubaju. Wszystko dobre jest bez spiny, weźmy życie tu na chłodno. Mordeczki lecimy, odlot, halo, odlot. września 30, niby nic dziwnego, że gdzieś tam mogą być auta z rana ochronione, ale z drugiej strony jeszcze niedawno mieliśmy 25 stopni w nocy. Także dzisiejszy dzionek zaczynamy od załadunku pszenicy na metal techa. Coś tam trzeba sprzedać, nie? Na chleb, do chleba, żeby było. Ceny w dalszym ciągu się nie ruszyły, wręcz bym powiedział, że spadły. Coś tam chwilowo było na zielono, a z powrotem jest na czerwono. Kurwa. No nie wiem, nie wiem jak to dalej będzie. Na pewno na tą chwilę, czy byśmy sprzedali w żniwa, czy teraz, to nic to nie zmienia. A w żniwa prosto z pola by pojechało, a teraz mamy dodatkowe koszty. Załadunku, przeładunku, wiecie o co chodzi, nie? No ale prosto z pola też za bardzo się nie da, bo jak idzie ostre koszenie, no to nie da się wszystkiego z pola wywieźć i stać w tych kolejkach, nie? Sami wiecie jak jest. Także ładujemy sobie przyczepkę pszenicy
i będziemy dzisiaj też wykonywać orkę u kolegi. I trochę tak, trochę tak. Metaltek załadowany pszenicą. Pług do gwizdka podczepiony, nasmarowany. Jadę Jakubkowi go ustawić na polu, aby wszystko było tip-top. Jakubek będzie robił orkę. Ja pojadę odstawić do skupu tą przyczepkę pszeniczki. I za niedługo ma znowu przyjechać do nas kombajn do buraków. Orka, oreczka, orunia. Przywiozłem Jakubkowi obiadek. Zmieniłem go na chwilkę. Tylko coś długo je Jakubek. Mówią, że jak szybko je, to taki dobry do roboty jest. Szybko je i idzie do roboty. Ogólnie wjechał do nas kombajn do buraków i pomału dalej kopie to pole, które zostało zaczęte w tamtym tygodniu. I co? To pole nam wyskubie, może uda się, że dojedzie do nas jutro czy pojutrze do czyszczarka. Zabierze, uprawimy, posiejemy tam jeszcze jęczmień i resztę pole buraków po kolei będziemy dalej kopać. I co, najadłeś się czy nie? Czy co tam? No, zjadłem, ale siedzę chwilę, niech mi się uleży. O nie no. Ty co, już zostajesz na razie, to czy co? Nie no, myślałem, że przyjdziesz, będziesz dalej orać, a ja pojadę, no. Przejdź jeszcze dwa razy i tam przyjdę. Tam siedzisz i siedzisz i siedzisz, bo chciałem ci pokazać, jak wyciągać puk na strzałki. Bo żeby bruzna nie zostawała. Dobra, idę. No i dobra, mamy znowu kombajn na polu. Dokańczamy ten niespełna 15-hektarowy kawałeczek. Dokańczamy. W sumie mało co wykopane, a pryzemka już dosyć spora. No mamy, tak jak widać, tą część pola po długości wykopaną i z tej strony mamy wyskubane. Pomału dziubiemy. No, na tym polu bardzo podobna sytuacja jak do wielu innych naszych plantacji. Możecie mi wierzyć albo cofnąć się do poprzednich filmów, ale liście mieliśmy po pas. Zwiędły i uschły, bo mieliśmy miesiąc upałów bez opadów deszczu. Mieliśmy miesiąc upału, albo więcej. Spor, więcej. W połowie sierpnia zaczęło grzać i cały wrzesień grzało. A dzisiaj mieliśmy przymrozek dla odmiany, gdzie w tamtym tygodniu jeszcze nie szło nawet zabiegu żadnego zrobić, bo 25 stopni było nawet w nocy. Ostatnio mieliśmy troszeczkę opadów deszczu. O, ten burak prawie liści nie miał w ogóle. Odbił nowe. Można się spodziewać tylko jednego, że ta polaryzacja będzie w granicach 16, maksymalnie 17%. No zobaczymy, jaki wyjdzie plon, ale patrząc na pryzmę na tym polu, to nie ma na co narzekać. Na jedną rzecz mogę ponarzekać. Na to, że rekordów nie będzie, a mogły być. Mogły być rekordy na naszej ziemi naprawdę, bo takiego startu i takiego przebiegu pogody jeszcze nigdy nie było. Ogólnie nigdy chyba nie było. Ja nie pamiętam, żeby tak ładnie buraki wystartowały u nas i tak ładnie sobie radziły przez praktycznie cały okres wegetacji. Niestety na ostatniej prostej przyszły te upały i zepsuły. Wszystko zepsuły. Na ostatniej prostej, panie i panowie, naprawdę. Jakby nie było tych upałów i jeszcze by tam popadało troszeczkę w tym sierpniu i we wrześniu, no niestety tego nie było i no i jest jak jest. Trzeba się cieszyć z tego, co będzie. A myślę, że jeśli chodzi o buraka, to nie będzie źle. Na pewno nie będzie źle. Bym powiedział, nawet będzie bardzo dobrze. Jeszcze w tym roku. Za rok może być gorzej.
pięknie w lusterkach teraz widać, jak te halogenki to robiłem, zobacz. Mówisz? No stary, patrzę, patrz. Widzę pryzmę, zobacz. O, to jest ładnie. Tylko że kombajniście będzie lepiej sypać na tamtą przyczepę, bo jest niższa. Spróbujemy, bo mamy do dyspozycji John Deere'a jeszcze z przyczepą. Gdzie on ma stacyjkę? Tutaj, przy kierownicy. John Deere. John Deere. Weź trzeba coś. Światło? No właśnie, światło. Światło. Dobra, teraz jak to działa wszystko? Mówię, że pierwsza jest... pamiętam, kurwa zresztą. Pierwsza co jest? Johnny, coś tu zaraz nam wyleci na głowę. Jakaś butelka, tak. Może by nam się to nie otworzyło. Musimy zobaczyć, o co tam chodzi. Dobrze idzie, Johnny? Najgorzej jak w nocy wsiadasz nie do swojego traktora. Dokładnie przycisków nawet nie widać. Ale szarp jak dolny zaczep jest, nie? Na ten rzeczy to jest od. Aha, aha. To zaraz ogarniemy. Na podłokietniku, czyli gdzieś tutaj te. No dobra, teraz tylko światła na przyczepę. Mówił, że tam jakiś biały kabel jest i nie wiem, czy się w ciągniku włącza to, czy... Czy mają haliogeny? Mówił, że mają. Wiesz, w nocy wożą to. No dobra, ogarnąłem. Kabel, czekaj. On do kabiny jest. No, do kabiny jest, to może gdzieś w kabinie. A czekaj, tu jest jakiś kabel, dobra. Zaraz zobaczymy. Dobra, ujarzmiamy z Jakubkiem tutaj John Deere'a 7530 na skrzyni Auto Power. Chłopaki dobrze robią. Chłopaki dobrze robią. Dobry przekaz leci. No, teraz podniemy i wysypuję, nie? Tak jest. Jak patrzę na łaśkę, to jest to samo co 690. Tak. Nie? Dokładnie. John. Po polsku Jaśko. Może kupimy takiego Johnego, co? Fajny. Fajna maszyna. Zajebista maszyna. Wiecie co tak mówili? Tak. Nareszcie jak w domu. I co, ogólnie jeszcze kawałeczek tego pola zostało, ale już tutaj nie trzeba odwozić. No i chwila, moment, będzie fajrant. Co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Jest bardzo zimno. Bardzo zimno jest, kurde. 23 godzina na horyzoncie. Udało się zakończyć to pole. Kombajn wysypuje ostatni zbiornik i jedzie do innego gospodarza. Za jakiś czas do nas wróci. Chyba. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Zobaczymy, czy akurat ten kombajn, czy inny. Póki co my zjeżdżamy do chałupy i jutro jesteśmy tutaj na polu. Uprawiamy.
zbieramy kamienie. No i tutaj na tym polu jeszcze będziemy siali jęczmień. Ale czy to jutro się uda? Czas pokaże. Czas pokaże, dlatego że pokazują jutro opady deszczu. Zimno! Zimno, kurwa, zimno. Spadamy do chałupy, widzimy się jutro. No i jak sami widzicie, takie naraty do kopania buraków. No ale też mamy różne terminy odbioru. No, mam nadzieję, że jak najszybciej dojadą do nas kombajnem i kolejne kawałki też zaczniemy kopać. No bo trzeba uprawiać i coś tam posiać. I siemano, kolejnego dnia rano. Lecimy na pole. Mamy łychę w masku. Troszeczkę pozbieramy buraczków, które się tam wysypały. Będziemy uprawiać, będziemy zbierać kamienie. No i plan jest siać. Ciągniemy ze sobą materiał siewny. Ale czy będziemy siali? Nie wiem. Siewnik przy szerokim już jest zasypany. Wrócę, zrobię tylko próbę kręconą. No i planuję jechać i od razu siać. A chłopaki na polu będą działać. Tylko że mętnie na horyzoncie, mętnie. Mętnie, wietrznie, jakieś to chmury przygoni. Albo rozgoni. No chyba dzisiaj raczej przygoni. Jedziemy na pole. Przyjrzyjmy się tej pryzmie z bliska za dnia. Jak to wygląda? Kopana 30 września, tak to wygląda. Dobra, przyczepka niech sobie tu stoi. Dobra, działamy. Jakubek Gliskiem jeździ przede mną mandamem. Ja sieję, a Mieczysław z Łukaszem zbierają kamienie. Robota idzie. Mietku, nie? Panienko! No, zawsze odpowiedz, bo nie wiem, czy słyszałeś, czy nie. Odpowiedział, tylko ty jeszcze mówiłeś, a wiecie, mówił rozkaz i gazeta. Pierwszy października, siejemy jęczmień. Mogę wam tylko powiedzieć, że nigdy tak późno nie siałem jęczmienia. Ale podjąłem taką decyzję, dlatego że zawsze po burakach, na tym polu, szła pszenica. Niestety w maju bardzo często przychodzi u nas brak opadów i tak jak mówiłem już nie raz, na tych ziemiach słabych, piaszczystych buraki się udają, a pszenica się nie udaje. Dlatego próbujemy po burakach 1 października zasiać jęczmień i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja myślę, że wyjdzie lepiej niż pszenica. No, mamy oczywiście tutaj część pola na tym dołeczku, gdzie jest troszeczkę lepiej, no ale z 15 hektarów, niespełna 15 hektarów na tym polu, no może 3 hektary jest takiej lepszej ziemi, a reszta żywy piach. No i na tym żywym piachu bywało tak, że ta pszenica tutaj sypała 3 tony, nawet posiana, no bardzo szybko, bo jeśli chodzi o termin pszenicy, 1 października, czy tam 10 października, to jeszcze nie jest tragedia. Oczywiście wschody na tym polu zawsze były ładne. Nawet na wiosnę wyglądało to bardzo pięknie.
a w maju się robiła katastrofa. A nawet jeśli na początku maja to wyglądało jeszcze bardzo ładnie, to jak w czerwcu przychodziło palące słońce, ta pszenica na ostatniej prostej umarła śmiercią naturalną. Można było ją tylko nazwać świętej pamięci pszenica ozima. Dlatego próbujemy z jęczmieniem. Dobrze, ja tylko się ustawię. No. Chiński człowiek, wielu talentów, łapa machami. Jedziemy sypać. Worki tonowe, a pół tony w worku. No i jest ciulowo podjechać do siewnika takim kondonem. Mieciu, dygniesz lekko do góry? I przejedziecie tutaj, może trochę buraków pozbieracie najpierw. A później tutaj też parę kamieni może być. I od razu w koło. A jakby było coś po uprawianym, to powiem na CB Radio, nie? Dobra, działajcie. Zaczyna kropić i zobaczymy ogólnie, jak popada. Ja mam obsiane 6,36 dokładnie hektara. Jakubek jakoś 2 hektary jest przede mną. Zobaczymy, czy mocno popada i czy da radę dalej siać. Ale się siewnik zapaćka. Tego nienawidzę, bo jak jest zakurzony i zapaćkany, to później ciężko to wszystko doczyścić. Już jak nowy nie będzie. Tut mir alright. Przykro mi. No i co? I przy lesie RTK nie działa. Sakre ble. No ale jedzie prosto. Taki był ładny amerykański. Przerwa obiadowa. Będzie w deszczu. O kurwa, Mietek chce łyżkę podczepić i ją pcha pół metra do przodu. Wiecie, co w takich rzeczy nie robił. Także nauczy się, nauczy. Mieciu! Teraz ja ci pokażę, bo ona sama wskakuje tutaj, wiesz? Teraz podnieś do góry, będziesz widział, jak te zatrzaski wchodzą, nie? Masz, i teraz ją lekko opuszczasz, bo ona już skoczyła trochę. I widzisz, ten bolec skoczył, widzisz? No. Bolec sam skoczył teraz, widzisz zatrzaśnięte? Teraz na wolne biegi. Już zatrzaśnięte. Masz na wolnych biegach. A. No tutaj. A, nie przełączyłeś, dlatego ci on tak skakał. Żarty mi skurwysy. No bo jest jazda na joysticku, nie przełączyłeś na nogę. To i to miałeś przełączyć. I już. Tu musi ci się wyświetlać. Znaczy teraz to już, jak go zgasisz, to znowu będziesz musiał przełączyć, nie? Idziemy na obiad. Kurwa! Pogadamy sobie przy obiedzie. Kurwa! Pogadamy przy obiedzie. Kurde, trzeba będzie bardziej tą plantekę zaciągnąć, bo na worki kapie. O, wiatr akurat w tą stronę wieje. O, mocno nie pada. Przecież tak była założona, że się ściągła. Daj Kuba, właśnie przerzucimy to jeszcze, wiesz? No, przerzuć ją tutaj całkiem. Jeszcze. O, dobra, zaje fajnie. Idziemy jeść. Łukasz głodny? Nie, jeszcze bułki, kurwa, nie zjadł. To zjedz. Zjedz bułkę chociaż. Dobra, my najedzeni. Najedzeni, tylko że zaczyna mocniej padać. Także na razie się jemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Pada deszczyk sobie równo, raz na kwiatek, raz na brapek.
Jemy. A co? No ale tak dosyć, dosyć. Sobie leć. No teraz pada zdrowo. Już pada zdrowo. Chyba trzeba będzie chwilkę poczekać. Niech to się wypada. Panie, gdzieś pan go tak ubałaganił. No ja myślałem, że się kurzy, nie? On jeszcze taki nie był uwalony, jak się nawet kurzyło. No jak się zakurzy, to się zdmucha i jest z powrotem no, jak nowy. Ale to a jak teraz... się zakurzy i napada na niego, to wiesz. No teraz to jest w ogóle. Już nigdy nie będzie jak nowy. Mamy, już byłem z mieciem iść ten, mówię, idziemy na grzyby, bo to my Tomek się chodzą. Tomek, ale ty wiedziałeś, że dzisiaj będzie padać, nie? Czemu w pole jechałeś? No, no właśnie, co będziemy siedzieć a założy... będzie a co będziemy siedzieć z założonymi rękoma? No. Nie, idziemy na grzyby. Ty, to tak pada, widzę, dosyć. No, wiesz jak... No leje, normalnie leje. No, a miało być takie niby 15, tak? Jak z godzinę trzeba będzie poczekać, tylko żeby przestało padać. Tak słyszałem, że w ogóle przestanie padać. Tych, nie? To jak mówiliście, 15 mm, tak? Miało być 15%, tak? Jakie 15%? Kto tak mówi? No nie, to że się mówi tam, ten, nie wiem, że tak słyszałem. 90% pokazywali opady, no, ale od 2 do 5 litrów. No. No i co? No to już daje dobrze. Czekamy trochę. Dwa lejki się zapchały. Czyżby redlice się zakleiły? Nie. Coś poszło nie tak. Czekamy, czekamy, niech to przejdzie. Coraz mniej pada, ale musimy poczekać, żeby to obeschło. Może owieje. Może się uda dzisiaj to dosiać. Mietek z Łukaszem zaparowali w kabinie. Co tak zaparowaliście? No Tański się spodził. Z niego no. Ludzie wykrywali. Dobrze jest panowie. Może owieje. Może owieje. Może... Gdzie tam owieje? Kurde. Nie owieje? Nie owieje. Dwa lejki mi się zapchały. No będę musiał to jakoś tam ogarnąć. Kierownika wyśnie. Muszę poczekać, bo się papka zrobiła. Słuchaj, bo tutaj na piachu to jest ok, tylko z tamtej strony jest taka... No tam... To może tam... W lesie tak kurde... No ten torfową ziemię to, masz taką. Błoto się zrobiło tam normalnie, nie? Bo tam masz taką tą torfową ziemię, taką czarnoziem. Ajajajajaj. Tak, zawsze coś. No na razie czekamy. Z godzinę musimy postać. Albo dwie. I co będziesz siał dalej? No jak owieje, to tak. Jak nie będzie szło, to zjeżdżamy, nie? No właśnie. Myślę, że będzie szło. Może tam bym zostawił i tutaj Jakubek by uprawił tą część, bo tutaj piach jest. No to tu prędzej. Będzie szło, jak przestanie padać, bo wiesz, ale on to uprawi, to znowu będzie sucha ziemia na wierzchu, nie? No tak jak widzisz, przejechał już teraz coraz mniej pada. No. I masz żywy piasek na wierzchu, także tutaj będzie szło. No tam już, kurde, obkleiło mi się wszystko z tamtej strony. No wiesz, że wiesz, jak to się mówi, jak masz tutaj tego możliwość, no to lepiej walić tutaj, żeby wiesz, nie stać poczekam. No dobra, niech zrobi poprzecznik już z tamtej strony. Tutaj już kończy, przejedzie tutaj na ten kawałek. Odjedziemy ci, nie? Nie, będzie wyciągał przed tym, żeby tutaj ciężarówki jeździły sobie polem i wjeżdżały na drogę, nie? Aha. Polem, a na pewno. No. Na drodze, żeby dokładnie. Stoimy. Mieć jakiś kawał? Nie mam humoru. Nie masz humoru. Kawał. Ale patrz, prezes, powiedziałem, grałem z Tomkiem, z prezesem, nie? No. Mówię, idę pograć z kimś inteligentnym. No zobacz, przyraz. No. Ja mówię, idę do Miecia, bo z kimś inteligentnym pogadać. Spytaj się Miecia, gdzie ta złotówka jest. Która złotówka? Trzech kolegów. No raz, dwa, trzech. No i co? Poszliśmy, idziemy do knajpy. No i co, pijecie? Że od razu do knajpy, to od razu piję. Nie, słuchaj go, bo to będzie pytanie zagadka, Mieciu. I poszliśmy na obiad, nie na picie. Kiedyś już mówiłeś, kurwa, zapomniałem. No jesteśmy już na obiedzie. Tak, jesteśmy na obiedzie. No i wyszło, kelner przychodzi, wyszło 30 zł. No. Czyli Tomek dał dychę, ja dałem dychę, ty dałeś dychę. No.
Kelner wziął te 30 zł. Poszedł do kasy, ale stwierdził, że obiad kosztował 20, że dla wszystkich trzech kosztował 25. 5 zł musiał oddać. Wrócił każdemu, wziął sobie na piwek 2 zł i każdemu oddał po złotówce. Nie? Czyli wychodziłoby, że obiad kosztował ich nie 10 zł, tylko 9. No dobra. 3 razy 9 jest 27. Kelner wziął 2 zł na piwku. A gdzie złotówka? Ja pierdolę na tym poprzeczniaku. Tam za lampę się wyszło, kurwa. Chciałem wam coś pokazać, bo był kiedyś komentarz, że tutaj nam napada. Tadam. Sucho. Chłopaki jak montowali, dali tutaj silikon. No jest ok. Zaraz będziemy siać. Rozumiecie choć trochę te moje słowa, bardzo często powtarzane, że chłopu nie dogodzi. Mówię to prześmiewczo, ale kto to robi, to wie o co chodzi. Kto tego nie robi, to nie będzie wiedział o co chodzi. Będzie się z tego śmiał. Czyli chłopu nie dogodzi. Raz za sucho, raz za mokro. Tak ciup, 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 ciup. Troszeczkę tak ciutkę, ciutkę. Rozumiecie o co kaman? Czy nie bardzo? No najgorzej, że jak mocno padało, to tutaj nam gdzieś delikatnie zaciekało w te rurki. Dlatego nam się lekko przytkały. O, widzicie. W Kongskildę miałem tak, że na gumę to zamykałem i ta uszczelka dociskała do paki siewnika. A tutaj jest zaczepiona tak jak trzeba. No i tak sobie lata. Nowsze nie zawsze lepsze. No, niektóre rzeczy są lepsze, a niektóre zepsute. Co ja zrobię? Tak jest. No. Dobra, Jakubek tutaj ten piasulek troszeczkę doprawił. Już nie pada, siejemy dalej. Warunki mamy jakie mamy. Ale dalej działamy. Pamiętacie jak nieraz mówiłem, że jak się sieje, to powinno się trochę kurzyć? Jak widać, to nie są dobre warunki do siewu. Tomek, czemu siejesz? Poczekaj. Poczekaj, może zacznie się kurzyć jutro. Zimno się zrobiło, no jeszcze nie tak bardzo, szaróweczka. Szaróweczka. Mieczysław pojechał do Domciu. Już? Jakubek pojechał odstawić gwizdka z mandamem. A my tutaj dalej działamy z Łukaszem. Odbezpieczyłeś? Tak. Dobra, to weź zrób miejsce tam z przodu, żebym łyżkę tam położył, nie? Okej, dobra. No, zrób miejsce, od razu łychę tam położę. Wiedziałem, że będzie padać, to wziąłem palety. I na palety położyliśmy te worki, bo różnie to bywa. Hej, hej, no, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy. Hej, hej, no, hej, hej, hej. No, ładnie się zabezpieczyło. Łapiemy wora. Ogólnie to godzina 19 na horyzoncie. No i kurczę, kawałek pola jeszcze tutaj nam został. No ale łupiemy, łupiemy ile się da. Coś nam kropi znowu? Czy to śnieg pada? Ta, robaki latają. Nie no, pada znowu, kurde. Czyli ten krótki worek
500 kilowy jest okej, ale widzisz, te kondony dali takie. To nowe worki, no. Pół tony w tonówkę. W tonówkę. Nic by nie było problemem, tylko tak wiesz. Dajemy radę. A co? I lecimy dalej. Może wy tego nie widzicie, ale aktualnie robimy kolejną ścieżkę. I zapaliłem sobie te halogeny, które dorobiliśmy z tyłu. Ale ja widzę, że znaczniki są opuszczone i rysujemy ścieżkę. Bardzo pomocna rzecz. Polecam. Jesteśmy na części pola, gdzie uprawione było przed deszczem. No i muszę pochwalić Putingerka. Pięknie redlice się czyszczą. Fajnie to idzie. No w tym naszym Kongsfieldzie to chwila, moment i były obklejone. Te skrobaki się cofały. No i tam grubo się robiło na tych redlicach. Nie czyściło tak jak tutaj, no ale jak był nowy i nowe redlice, to też było ładnie. Wiadomo, zobaczymy jak tutaj będzie z upływem czasu. Na razie fajnie idzie. Już ponad 12 hektarów. Jeszcze trochę i na pewno się uda, bo będziemy mieli część pola, gdzie nie będzie obsiane i nie będzie uprawione. Albo zostawiliśmy tak, żeby ciężarówki mogły zakręcać za pryzmą i wjeżdżać na tą dróżkę, co przedziela nam to pole. Taki mamy tutaj dojazd do lasu. Będzie git. Pojutrze powinna być u nas na tym polu doczyszczarka. Będzie grill? Chyba będzie. Troszeczkę nam się zeszło z tymi poprzeczniaczkami. No ale temat zakończony, godzina 21. Zwijamy mandzior, jak to Mieciu mówi. I spadamy do domu. Widzimy się jutro.